Uważam, że każdy obiekt wybudowany, a szczególnie duży obiekt kryje w sobie wiele wiadomości o budowniczych, o czasach, w których powstawał. Zawiera czasem sympatyczne sprawy, czasem nawet tragedie na budowie. I jeżeli po latach analizujemy te elementy, to dla jednego może być to ciekawe, dla drugiego wcale. Tak jak z każdą inną sprawą, A skoro mnie pan pyta, jak powstał ten obiekt, no to postaram się w takim skrócie, w wielkim skrócie opowiedzieć, jak do tego doszło. Budowa pływalni na Sikorskiego to nie była pierwsza próba moja podejścia do tematu pływalni w Giżycku. Pierwszy raz o tym pomyślałem w roku 1978. Kiedy byłem zastępcą naczelnika miasta, pani Ireny Berentowicz, zgłosiłem wtedy pomysł zbudowania pływalni w Gierzycku w miejscu przerwanej budowli szkoły zawodowej na ulicy Smentka, tu gdzie w chwili obecnej jest sklep Biedronka. Przez lata stał to obiekt pusty, opuszczony. Mój sąsiad z Pionierskiej, pan inżynier Mickiewicz, przygotował mi społecznie... Projekt techniczny adaptacji tego obiektu i pomysł zgłosiłem na sesję Rady Miejskiej w Gierzycku. Niestety, jednym głosem mój pomysł został odrzucony. Przy tej okazji, warto tutaj powiedzieć, że. Często w chwili obecnej mówi się, że Rada za czasów PRL-u nie miała nic do powiedzenia. Ten przykład świadczy o tym, że miała coś do powiedzenia. Powiem więcej. Wówczas. Temat odrzucony przez radnych nie mógł być powtórzony w, tej samej, w, w tym samym kształcie w czasie kadencji. Trzeba było czekać aż na następną kadencję do innego zestawu ludzi. To już mielibyśmy w Gierzysku bardzo dawno basen pływacki. No niestety ten pomysł odpadł. Drugi raz Gierzysko miało wielką szansę, prawie pewną, że będzie pływalnia w Gierzysku. Otóż. Panie naczelnik miasta Irena Berentowicz, w moim przekonaniu, była bardzo utalentowanym szefem miasta. Czy jej osobisty urok, czy kontakty, nie wiem, ale doprowadziły do tego, że Gierzycko, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, otrzymało inwestycje szkoły podstawowej nr 7 w Gierzycku. Program inwestycji. Przewidywał szkołę tak jak stoi w dniu dzisiejszym, pływalnie i boiska wokół szkoły. Inwestorem i w całości w, 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 tą instytucją, która finansowała, było Ministerstwo Oświaty. Budowa ruszyła pięknie, mury rosły. W miejscu, gdzie miała być pływalnia, wybudowano kubaturę. No ale, jak to w życiu bywa, nieszczęścia też się zdarzają. Ogłoszono stan wojenny. Panią Berentowicz i mnie odwołano ze stanowiska na drugi dzień, a nasi następcy zrezygnowali z realizacji programu całego, całej inwestycji. Pozostali tylko na wybudowaniu iz a w miejscu, gdzie wybudowano mury na pływalnie, uruchomiono na dwa lata maleńką kotłownię. I tak Giżycko po raz drugi straciło wielką szansę, żeby mogła powstać pływalnia. Po tych, mimo że Zebrałem kilkadziesiąt podpisów do nowych władców, którzy przyszli po nas, żeby tego nie robili, bo jak się zamknie rachunek inwestycyjny, to koniec. No i niestety nas nie posłuchano, i tych ludzi, którzy się pod tym podpisali, a ja zebrałem około 100 podpisów. Przemyślałem tą sprawę dokładnie i doszedłem do takiego wniosku, że Największą przeszkodą w budowie tego typu obiektów, jak pływalnia w miastach, polskich miastach powiatowych, nie jest bariera finansowa, nie jest bariera technologiczna, materiałowa, ale bariera w świadomości ludzi, tych, którzy decydują, którzy mają władzę w mieście. Skoro nie mogłem tego zmienić, wpłynąć na to, jak ludzie myślą, odczekałem trochę czasu. I tak się złożyło, że zostałem dyrektorem szkoły medycznej w Girzysku. Jest to istotne, że w szkole medycznej, ponieważ szkoły medyczne nie podlegały pod władze lokalne. Organem prowadzącym szkoły medycznej był szczebel wojewódzki. W związku z tym doszedłem do wniosku, że teraz mi władza lokalna nie przeszkodzi. Wystąpiłem więc w latach 90. z wnioskiem o przydzielenie szkole działki pod budowę pływalni, i myślałem tu o działce, która znajduje się przy ulicy Mickiewicza między kinem Fala a biblioteką. Ten plac obok Placu Zabaw stoi dalej wolny. Byłoby to dobre miejsce zachęcające do uczestnictwa, i ten budynek, który mamy przez Sikorskiego, ładnie by się tu prezentował. No, ale oczywiście z władz miejskich nikt nie wierzył, że jakiś tam dyrektor małej szkoły wybuduje taki drogi obiekt i żartowali sobie z tego pomysłu. Oczywiście działki nie dostałem. W związku z tym postanowiłem, że wybudujemy spróbuję wybudować pływalnię na boisku szkolnym. Boisko też było ograniczone, bo za plotem grunt nie był szkolny, tylko prywatny. I zacząłem działania w tym zakresie pod koniec. 1996 roku. Pierwsze pieniądze na ten cel uzyskałem od Ministerstwa Zdrowia, stąd basen stał się własnością szkoły medycznej. Od czasu, kiedy rozpocząłem działania do, od, do uruchomienia pływalni, minęło 17 miesięcy. Więc to wyjątkowo szybko. I chcę powiedzieć, że miasto Gierzycko nie dawało żadnych pieniędzy. Wszystkie pieniądze na zbudowanie tej pływalni musiałem znaleźć w Polsce lub poza granicami, ale Polska w tym czasie przecież nie była w Unii na innych zupełnie zasadach. Dlaczego tak szybko udało mi się zbudować? Ponieważ przyjąłem inną metodologię budowy. Buduje się w większości w Polsce i teraz w Gierzycku na zasadzie: zrobić przetarg na koncepcję, potem na projekt techniczny przetarg, następnie przetarg na wykonanie i dopiero zaczyna się budowę. Na każdym etapie mogą zdarzyć się odwołania, więc to trwa latami. W międzyczasie zmieniają się układy, możliwości finansowe, stąd te budowy trwają długo. Więc ja przyjąłem inną zasadę. Krótko mówiąc, zaprojektuj i wybuduj. Ta metoda skraca wszystkie etapy przetargowe, eliminuje spory między projektantem a wykonawcą, eliminuje narady koordynacyjne w tym zakresie, a możliwość Uruchomienia inwestycji była bardzo szybka. To, co zaprojektowaliśmy, już robimy. Ta metoda ma jednak i słabe strony. Słabą stroną tej metody budowy obiektów jest to, że inwestor, w tym wypadku ja, no musi poświęcić wiele czasu, bo muszę znać dokładnie, co ja chcę wybudować, jakie są ceny, jakie materiały, jak to się ma. W relacjach do, do różnych ofert, żeby wybudować to, co się chce. Może trochę e, przeceniałem swoje możliwości, ale do tego zadania byłem trochę przygotowany, ponieważ bawiłem się w wykłady e, dla studentów i prowadziłem m.in. kilka wykładów na temat budowy obiektów sportowych, więc jakąś wiedzę na ten temat miałem i w praktyce chciałem. E, Sprawdzić, czy to, co innym przekazywałem, zachęcałem do pewnych działań w tym zakresie, no, da się w Polsce zrealizować. I muszę powiedzieć, że to, co chciałem wybudować, to z czegoś wynikało. Nie? Bo pan mnie pyta, dlaczego? Więc ktoś może zapytać, dlaczego postanowiłem, jakie były motywy? Pierwszy motyw to był taki. Swoją edukację i to, że spędziłem jako taką młodość, zawdzięczam między innymi wszystkim stypendiom, które w Polsce uzyskałem, i budżetowi państwa. Więc, kiedy dorosłem i zacząłem pracę zawodową, tak sobie postanowiłem, że wszędzie, gdzie będę pracował, muszę zrobić dla społeczeństwa coś więcej niż to, co wynika z obowiązków służbowych. To po pierwsze. Po drugie, e, widziałem, że na terenie Giżycka i okolic zdarzają się wypadki utonięć dzieci, bo mamy dużo jezior, a dzieci nie umieją pływać. Widziałem również na egzaminach, na sprawdzianach na uczelnie, wiele osób z Gierzycka, które odpadły, bo nie umiały pływać. Miałem też jakąś wiedzę na temat pozytywnego wpływu, pływania na organizm człowieka, jeszcze w latach 70. tą wiedzę trochę rozbudowałem, ponieważ mój recenzent prac, profesor Sraburzyński był pierwszą osobą, którą, która wydała w Polsce pierwszy podręcznik paleontologii, czyli wpływu wody i roztworu wody na organizm człowieka. Te motywy no, dopingowały mnie, żeby zrealizować to, co sobie zaplanowałem. Powiem tak, że zdobywanie środków finansowych wtedy przez szkołę było zadaniem dość trudnym. Jednym z trudniejszych zadań, jakie mnie w życiu spotkały, ale udało mi się, nazbierałem 8,5 miliona złotych, bo tyle kosztował ten obiekt. Tego typu obiekty, budowane przez samorządy, na przykład, czy innych inwestorów państwowych, były dwukrotnie droższe w tym czasie. Dlaczego? No starałem się, dlaczego tak wyszło? No starałem się to działać ekonomicznie. Może ktoś pomyśleć, że może z byle czego wybudowano. Otóż wbrew przeciwnie. Otóż wybudowany został ten, ten basen z najlepszych materiałów, jakie były dostępne wtedy w Europie. Co trzeba jeszcze powiedzieć? 20 lat temu nie było doświadczeń, jeśli chodzi o budowę obiektów typu pływalnia w Polsce. Tych obiektów wybudowano dopiero kilka w Polsce, a niektóre tutaj rozwiązania, które my tutaj wprowadziliśmy, były nowe i w ogóle nikt tego nie umiał rozwiązać. Może kilka przykładów. Otóż z takich nowości, które zawiera, zawierała ta pływalnia na tle innych, które w Polsce funkcjonowały, to, to, że do uzdatniania wody zastosowano ozon, który pozwala zmniejszyć ilość chloru. To dla ciekawości też powiem słuchaczy, że norma unijna, jeśli chodzi o zawartość chloru w wodzie na pływalniach, jest dwukrotnie niższa niż w Polsce. Chodzi o to, że duża ilość chloru działa ujemnie na organizm dzieci, szczególnie. Ozon pozwala to co powiedziałem, zmniejszyć ilość chloru stosowanego w uzdatnianiu wody. Drugi taki problem, który się pojawił, to kwestia niecki i połączenia niektórych materiałów. Otóż tradycyjnie, pływalnie wykładano kafelkami. Niby to ładnie wygląda, ale w Fakty są takie, że fuga między kafelkami zawiera 5% w ogóle całej powierzchni. I jest doskonałym siedliskiem do trzymania się wszelkiego zabrudzenia i bakterii. I woda często wchodzi za kafelki, więc pokonanie tej bakterii wymaga dużego stężenia. Dlatego tu zastosowaliśmy w, po raz pierwszy w tym rejonie wykładzinę. Sztuczną wykładzinę, a nie kafelki. Wykładzina ta, która jest. Ona nie ma fugi, uszczelnia basen, basen, nie przecieka. Ale problem się pojawił, jak wykończyć to zadanie, ponieważ na obrzeżach niemieckich trzeba połączyć stal, beton i plastik. I w Polsce nikt tego nie umiał zrobić. Więc z pomocą przyszedł nam jeden z inżynierów w Niemczech rozwiązał ten problem. Nowością było też, bo tak uważałem, że tak jest lepiej, postawienie niecki basenowej na palach. Bo na wypadek gdyby ona pękała czy przeciekała, to można do niej dotrzeć spod spodu i z góry. Natomiast w tych obiektach gdzie się zakopie nieckę do ziemi, nie ma takiej możliwości. To były te rozwiązania dość trudne, jakieś doświadczenia, które miałem z przebywania na obiektach w różnych rejonach Europy. Mówiły mi, że coś trzeba zrobić również z oktami, które mnie zawsze denerwowały na pływalniach, na przykład w Gdyni, w Poznaniu, gdzie się pływa, szczególnie na zawodach i na pierwszych torach od okien światło słońce ostro uderza w oczy. Więc nasza pływalnia ma okna nie pionowe, tylko pochylone na zewnątrz do Ziemi. To powoduje, że światło słoneczne. Nigdy nie wpada w oczy pływających. To takie e, rozwiązania, e, które trzeba było pokonać na, na ten czas. Przy okazji, e, żeby udowodnić, że jednak z dobrych materiałów został basen wybudowany, to minęło 18 lat. Nie było ani jednego dnia awarii bez remontu kapitalnego. E, ważnym elementem na tego typu obiektach. Są drzwi i okna. To zostało zrobione z najwyższej jakości aluminium z zagranicznego koncernu. Przy okazji zakupu tego materiału dowiedziałem się pewnej ciekawej sprawy, którą warto przekazać i znajomym warto upowszechniać. Otóż wiem, że jeżeli się rozmawia o trudnych sprawach, to dobrze jest wiedzieć dużo. O wszystkim, co mój rozmówca ma na sercu. Chciałem prosić ten koncern, żeby poczekał na pieniądze pół roku, bo ja zbierałem, przypominam, pieniądze. A był to czas, kiedy szefem koncernu został syn po ojcu. Nie będę podawał tutaj nazwy koncernu, bo można mnie tu posądzić o reklamę. I przygotowując się do tej rozmowy, trudnej dla mnie. Zapoznałem się z taką, z regulaminem firmy. Otóż z regulaminu firmy tej wynikało, że syn po ojcu może przejąć kierownictwo firmy tylko wtedy, jeżeli sam przez 10 lat co najmniej prowadzi samodzielną firmę niezwiązaną z firmą ojca, a wynik tej działalności jest pozytywny w opinii dyrektorów koncernu. Jeżeli wynik jest negatywny, to syn po ojcu nie przejmie kierownictwa. Będzie brał dywidendy, a zarządza koncernem Rada Dyrektorów. Jak się nad tym zastanowiłem, obserwuję chociażby giżycko, wprawdzie małe zakłady, ale widziałem wiele przykładów, że syn po ojcu w ciągu dwóch lat roztrwonił zakład. Jest to jak gdyby dobra zasada, na którą warto się zastanowić. Mówiąc o pieniądzach, czy ktoś mi pomagał? Miasto nie, miasto nie finansowało. Dopiero jak pływalnia była gotowa, uzyskałem od miasta koszty wyłożenia chodników wokół pływalni tej drogi dojazdowej i parkingu. Natomiast w żadnych kosztach pływalni miasto nie uczestniczyło do końca. Otóż dwie osoby mi pomogły w Polsce w otwieraniu drzwi do niektórych instytucji. Mogę tu powiedzieć głośno, to poseł Dziewulski, Jerzy Dziewulski, który był posłem właśnie z tej Ziemi Girzyckiej wtedy, i pastor Jagucki. Pastor Jagucki pomógł mi znaleźć adresy osób, które pełniły funkcję rady nadzorczej w Stowarzyszeniu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od nich też dostałem ostatecznie pieniądze, ale ponieważ decydującą rolę odgrywali właśnie przedstawiciele z Niemiec, on pomógł mi znaleźć pieniądze. No, w pewnym sensie pastorowi się zrewanżowałem, bo potem ja pomogłem parafii i parafia otrzymała pieniądze z tej fundacji właśnie na remont kościoła i plebanii, która w tym czasie się waliła, jak również kościół. To tyle powiem o o samym procesie zdobywania środków finansowych. Warto zaznaczyć, że e, osoby, które musiały wykonać pewne czynności w procesie budowy, pracowały za darmo. Otóż moim inspektorem nadzoru był pan Aleksander Hraniuk, który za całą pracę nie brał żadnych pieniędzy, a wszystkie rozliczenia finansowe. E, Prowadziła księgowa szkolna pani Teresa Waluto, i ja jako główny prowadzący również nie brałem z tego tytułu wynagrodzenia. Myślę, że to była ostatnia inwestycja takim czynem społecznym prowadzona w Polsce, bo teraz nie słyszę takich, e, takich pomysłów. E, jak to się mówi, mijają lata, coś się zmienia, zmieniają się technologie, zmieniają się zwyczaje. Co można powiedzieć na dzień dzisiejszy? Otóż po 18 latach funkcjonowania tej pływalni pojawiają się różne głosy wśród naszych rajców. Czytam wypowiedzi, że to obiekt niepotrzebny, że się dotuje i tak dalej. Otóż Warto wszystkim przypominać, że tego typu obiekty na całym świecie, niezależnie od systemu politycznego, są dotowane po to, żeby jak największa liczba ludzi korzystała z tego obiektu. A ile osób przechodzi przez pływalnię giżycką? Otóż każdego roku około 100 tysięcy osób przechodzi przez tą pływalnię. Więc do takiej ilości osób no, warto dokładać jakieś tam pieniądze. E, walory pływania. Ludzkość doc doceniła już dawno. Przykład. W III wieku naszej ery starożytny Rzym za czasów Konstantyna miał 11 term wielkich. Największa terma miała powierzchnię wody 2,5 hektara. Oprócz tego Rzym miał 856 mniejszych term. Jednocześnie pływać mogło 20 tysięcy osób w Rzymie. Więc do takiego poziomu nam bardzo daleko jest. No, przyszli goci i zniszczyli wszystko. No, mam nadzieję, że współcześni rajcy nie przyjmą pozycji gotów i ktoś pomyśli o, o tej pływalni. Mam nadzieję, że jest ostatni czas. Zwracam się tutaj do zarządzającego pływalnią, a więc do dyrektora Mosiru. Kończą się programy unijne, gdzie można pozyskać pieniądze na ten cel i jeżeli w najbliższym czasie e, nie zostanie pływalnia odremontowana, rozbudowana, to będzie bardzo trudno pozyskać później pieniądze. A co tam można zrobić? Otóż, tak jak powiedziałem, e, miałem ograniczoną działkę, w związku z tym program tej inwestycji był ograniczony działką. E, Niemniej jednak, jak zaplanowałem w przyszłości, możliwość rozbudowy tej pływalni, więc projekt tej rozbudowy przewidywał wybudowanie brodzika do nauki pływalni dla dzieci, tak żeby głównej niemieckiej pływającej nie ograniczać dla ludzi dorosłych oraz poszerzenie oferty poprzez różnego rodzaju masaże. To, co się w międzyczasie rozwinęło z solanki, leczenie temperaturą, bo zapotrzebowanie na troskę o zdrowie z roku na rok rośnie w społeczeństwie polskim. I to jest taka jest możliwość. Zaplanowałem tam również możliwość podłączenia obiektu do pompy ciepnej, którą planowałem wrzucić do kanału. Pompa ciepna to takie urządzenie, które zmniejsza koszty wytwarzania energii i jest teraz taka możliwość. Dokupiłem, będąc burmistrzem, ziemię wokół pływalni, także ten grunt jest teraz miejski. Nie ma problemów. Można to rozbudować. Gdyby ktoś chciał skorzystać z mojej pomocy w tym zakresie, to ja oczywiście oferuję w dalszym ciągu pomoc tym, którzy by się wzięli za tego typu inwestycje. To tyle można powiedzieć o samej pływalni, czy ma słabe strony. Jak każdy obiekt ma słabe strony. Myślę, że w tamtych czasach, a więc 20 lat temu, i dzisiaj zresztą, najsłabszą stroną budownictwa polskiego jest klimatyzacja, wentylacja, odzyskanie ciepła. Obiekt ten, e, uważam, że ten obszar to była najsłabsza jego strona. Również. E, e, Obsługujący musieli się pewnych rzeczy nauczyć. Niedoskonałość i pewna nieumiejętność początkowo obsługujących sprawiła, że były pewne kłopoty na tynkach, ale to zostało jakoś tam usunięte i trzeba powiedzieć, że dzięki no, trosce dobre, dobrej trosce ludzi, którzy tam pracowali na pływalnie, i dobrym materiałom, no, obieg funkcjonuje. Bo proszę powiedzieć, jaki obiekt? W Gierzycku czy prywatne mieszkanie 18 lat jest bez remontu, i każdy dzień taka liczba osób przechodzi przez to. Więc trzeba to docenić. W związku z tym wydaje mi się, że obiekt tej klasy no, trzeba by jeszcze trochę dopieścić, a jednocześnie, gdyby poszerzono tą rozbudowę, byłaby większa oferta, poprawiłby się czynnik ekonomiczny samego obiektu. Chcę powiedzieć również to, że przedstawianie efektu ekonomicznego, czyli kosztów i dochodów w pływalni, czy całe placówki mosir zależy od tego, co się wrzuci w te koszty. Trzeba powiedzieć ważną sprawę, że właśnie od czasu, kiedy wprowadziliśmy powszechną naukę pływania, żadne dziecko w Giżycku się nie utopiło z tytułu tego, że nie umie pływać. Więc to trudno przeliczyć na pieniądze, ale jest to efekt bardzo zauważalny. No, pomijając te wszystkie efekty zdrowotne, to mniej widoczne tak na co dzień, z dnia na dzień, ale jednak to też jest, też jest widoczne. To tyle mogę powiedzieć o, o pływalni, o historii. Nic się wielkiego, tragicznego nie zdarzyło. Na, w trakcie budowy zmieniali się kierownicy budowy. Chcę tutaj zaznaczyć, że e, budowla tak powstała szybko i wygląda dość estetycznie, dlatego że wykonawca e, tego obiektu, pan Jan, Jan Budny, mój uczeń i sportowiec, e, mój podopieczny, włożył w to serce. To naprawdę w pewien obiekt trzeba włożyć serce, trzeba włożyć maksimum wysiłku, żeby wszystko sprawnie odbywało się. Również chcę powiedzieć, że wszyscy wykonawcy, ludzie pracujący otrzymywali pieniądze na bieżąco, natychmiast. Także nie zostały żadne, żadne długi. I co się potem stało? Otóż życie ulega pewnym przemianom. W 1999 roku weszła do polskiej reforma, weszła również reforma systemu oświaty, w ramach której szkoły medyczne typu policealne zostały zlikwidowane na rzecz szkół wyższych, więc budowałem również ten obiekt po to, że miałem w planie utworzenie państwowej wyższej szkoły, która kształciłaby pielęgniarki i fizjoterapeutów. Natomiast moi następcy nie podzielali tego poglądu i we właściwym czasie nie zgłosili wniosku o utworzenie takiej szkoły. W związku z tym szkoła wygasła, przestała e, mieć możliwość prawną kształcenia pielęgniarek i fizjoterapeutów. W związku z tym marszałek zlikwidował szkołę, obieg został niepotrzebny z punktu widzenia władz wojewódzkich wówczas marszałek miał możliwość sprzedać ten obiekt albo zrobić z nim to co chce w ramach prawa byłem wtedy radnym i udało mi się przekonać radę i panią burmistrz Piotrowską żeby miasto wystąpiło o przejęcie obiektu bądź co bądź społecznie wybudowanego gdzie było wielu przeciwników że trzeba będzie dopłacać i yy, 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 ten pogląd jeszcze funkcjonuje dzisiaj, a skąd on się pojawił? Pojawił się ten pogląd stąd, że pewna grupa osób liczyła na to, że po bardzo obniżonej cenie nabędzie na własność ten obiekt. Owszem, obiektu się z Gierzycka nie zabierze, ale ile wtedy kosztowałby bilet wejścia na pływalnię, to tego odpowiedzieć nie można. Można popatrzeć na ceny, jakie są ceny wejść w Polsce w tego typu prywatnych obiektach. Nasze ceny biletów są naj, jedne z najniższych w Polsce. I jest to pozytywna decyzja samorządów kolejnych, ponieważ no, społeczeństwo Gierzyckie nie jest bogate na tyle, żeby można było to. E, Powiedzmy, podnieść ceny i być na plus. Warto też powiedzieć, że w międzyczasie przez 20 lat podstawowe koszty, czyli cena energii elektrycznej, cieplnej i woda w Gierzycku wzrosła znacznie, prawie się podwoiła. No, początki funkcjonowania, jeśli chodzi o ekonomię, były takie, że uruchamiając tą pływalnię, uruchomiłem ją przy szkole, nie miałem żadnych etatów i żadnych dotacji. Oddając pływalnię i obiekt szkoły w grudniu, mieliśmy 100 tysięcy na plusie. No w, chwili, w chwili obecnej dopłaca się do tego, no, tak jak powiedziałem, na całym świecie się do tego typu obiektów dopłaca. I Trzeba też wiedzieć, i samorządowcy muszą wiedzieć, że kultura fizyczna w kontekście ustawy o samorządzie jest zadaniem własnym. Jest zadaniem własnym gminy. A poziom tej kultury fizycznej i poziom obiektów sportowych, rekreacyjnych jest według mnie funkcją stanu ekonomiczno-społecznego państwa. Po tych obiektach widać, na jakim poziomie jest społeczeństwo, jakie jest państwo. Bilo, że społeczeństwo coraz bardziej troszczy się o własne zdrowie, z własnej inicjatywy podejmuje różne zabiegi, czynności i zapotrzebowanie na tego typu usługi będzie w Giżycku rosło, tym bardziej, że został zlikwidowany oddział rehabilitacji w szpitalu giżyckim. Giżyczanie nie mają tej możliwości, muszą jeździć do, na rehabilitację w obiektach służby zdrowia do innych miast. Część ratuje się tego typu powiedzmy zabiegami, które mogłyby być poszerzone znacznie przy rozbudowie pływalni w Gierzycku tutaj. Ja głównie budowałem z myślą, żeby nauczyć jak największą liczbę ludzi pływać i dla celów rekreacyjnych. Nie przewidywałem, żeby obiekt był okupowany zbyt długo przez kluby, przez wyczynowców. Dlatego, że wówczas. Zbyt mała grupa okupuje najlepsze godziny. W trosce o obiekt namówiłem kierownika, którego wówczas mianowałem, żeby podjął studia w tym kierunku inżynierskie. On skończył studia inżynierskie. Myślę, że wiedza, wiedza zdobytą na tych studiach przydała się i, i efekty tego widać na obiekcie.